Cześć. Pokażę Wam dzisiaj bardzo ciekawą konstrukcję, stronę bierną. Jest to coś, co jest wymagane na poziomie B2, ale ta konstrukcja jest często używana, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście poznali ją, gdy jesteście na poziomie B1 czy w okolicy poziomu B1. Spójrzmy na takie zdanie. Klientka odebrała paczkę. W domyśle z paczkomatu. Klientka odebrała paczkę. I to jest normalne zdanie. Ktoś zrobił coś. Tutaj zobaczcie, klientka to jest mianownik, a paczkę to jest biernik. Jednak, gdy sobie przypomnicie swoje doświadczenia z odbieraniem paczek, to pomyślcie, jaki komunikat dostajecie, gdy odebraliście jakąś paczkę, po tym jak odebraliście jakąś paczkę. Ten komunikat prawdopodobnie wygląda w ten sposób. Paczka została odebrana. Paczka została odebrana. I ta konstrukcja w tej sytuacji odbierania paczki jest wybierana prawdopodobnie dlatego, że nie jest ważne tak naprawdę, kto tę paczkę odbiera. Ważne jest, że jej w paczkomacie już nie ma. Więc pokazujemy tę sytuację tak w pewnym sensie z perspektywy paczki i tego, co się z tą paczką dzieje. A to, kto tę paczkę odebrał, jest drugorzędne, jest jakby na drugim miejscu, jeżeli w ogóle jest, bo w tym komunikacie tego nie będzie. Wiadomo, że to Wy tę paczkę odebraliście. I tego typu zdania, czyli pokazujemy coś z perspektywy właśnie paczki, to są konstrukcje bierne. Strona bierna w opozycji do tego zdania, czyli klientka coś zrobiła, to są konstrukcje czynne, czyli strona czynna, strona bierna. I teraz spójrzcie jeszcze raz na to zdanie, czyli paczka została odebrana. Nie ma tu informacji, kto to zrobił, ale my chcemy tę informację dodać. I teraz zastanówcie się, jak dodać tutaj informację w drugiej części tego zdania, że to klientka tę paczkę odebrała. Paczka została odebrana przez klientkę. Przez klientkę. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. W tym zdaniu w stronie czynnej klientka odebrała paczkę. Paczkę, biernik, ale tutaj paczka jest w mianowniku. Klientka odebrała paczkę, klientka jest w mianowniku, a tutaj paczka została odebrana przez klientkę, biernik. To, co było w bierniku, wskakuje do mianownika. To, co było w mianowniku, wskakuje do biernika. I bardzo ważna informacja, dodajemy ten przyimek przez. Przez, czyli paczka została odebrana przez klientkę. To jest bardzo ważne, bo właśnie w tym miejscu, gdy mówicie, kto to coś zrobił, pojawia się taki śmieszny dla mnie błąd. Bardzo często mówicie, że coś zostało zrobione na przykład Markiem. I dla mnie jest to śmieszne, bo narzędnik, którego chcielibyście tutaj użyć, oznacza narzędzie. Tak jak na przykład w tym pierwszym zdaniu piszę długopisem. Długopis to jest moje narzędzie. Jeżeli ja słyszę takie zdanie, coś zostało napisane Markiem, to wyobrażam sobie, że macie takiego małego Marka i ten Marek to jest wasz długopis, czyli tym Markiem piszecie, coś robicie. Więc nie używajcie tej konstrukcji, bo po pierwsze ona jest błędna w języku polskim, a po drugie to bardzo śmiesznie brzmi. Więc coś zostało napisane przez Marka. I wtedy ja wiem, że aha, to Marek coś pisał. Coś zostało napisane przez Marka. I jeszcze raz spójrzmy na to, co się dzieje z tym mianownikiem i zbiernikiem. I tutaj możecie już sobie zacząć kojarzyć, dlaczego te konstrukcje, coś zostało zrobione przez kogoś, nazywamy stroną bierną, bo właśnie biernik odgrywa w tych zdaniach bardzo ważną rolę. Te zdania, te konstrukcje możemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy mamy czasownik biernikowy i to też nie zawsze. Więc strona bierna dotyczy tylko czasowników biernikowych, więc łatwo sobie to skojarzyć. I jeszcze raz spójrzcie, jak wygląda właśnie ten schemat na egzaminie, na testach. Bardzo często wymaga się od Was właśnie zamiany zdań w stronie czynnej na zdania w stronie biernej. I spójrzcie, ktoś zrobił coś, ale coś zostało zrobione przez kogoś. I teraz ten ktoś w mianowniku, w
wskakuje tutaj przez kogoś do biernika, a coś z biernika wskakuje tutaj do mianownika. Biernik, mianownik, mianownik, biernik. Także to jest taki schemat strony czynnej, strony biernej. I teraz pojawił się w tych zdaniach czasownik zostać, który nie oznacza przebywania w jakimś miejscu. Ten czasownik w stronie biernej pełni tak naprawdę tylko funkcję gramatyczną, więc absolutnie nie kojarzycie tego, nie kojarzcie tego z zostawaniem w jakimś miejscu. On pełni po prostu ten czasownik funkcję gramatyczną i możemy go używać we wszystkich możliwych formach. Tutaj akurat w czasie przeszłym, bo ten czas przeszły akurat dzisiaj pokazuje. Więc mogę powiedzieć, że została, zostało, został, zostały, zostali. Tutaj mamy trzecią osobę, ale oczywiście w zależności od kontekstu będziemy też dodawać końcówki osobowe. Czyli zostałam, zostałeś, zostaliśmy, zostałyśmy, zostałyście. Tak jak w tym zdaniu tutaj niżej, zostaliśmy zaproszeni na imprezę. Także uważajcie na to, ten czasownik musicie dopasować do osoby, do sytuacji, kto to robi i też oczywiście rodzaj gramatyczny. Natomiast ten drugi element, czyli coś zostało zrobione, występuje tylko w kilku formach. Te formy zachowują się jak przymiotniki, wyglądają jak przymiotniki i tak możemy je traktować. Formalnie powiemy, że to są imię słowy przymiotnikowe bierne. Bierne, tutaj znów nawiązanie do tego biernika, nawiązanie do tej nazwy strona bierna. I zobaczcie, zaproszona, zaproszony, zaproszone, liczba pojedyncza, trzy rodzaje. Zaproszone, zaproszeni, liczba mnoga, dwa rodzaje, niemęskoosobowy i męskoosobowy. A ciekawostka, ciekawa rzecz, ta forma zaproszone to jest zarówno liczba pojedyncza, rodzaj nijaki, jak i liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy. I ważna rzecz, o której nie będę teraz więcej mówić, tylko Wam zasygnalizuję, a więcej powiem w drugiej części. Spójrzcie, w tych końcówkach absolutnie nie ma o. Rodzaj nijaki ma końcówkę e. W tych formach, w tych konstrukcjach nie ma końcówki o. Także to na dzisiaj wszystko. Gdy będziecie odbierać swoje paczki z różnych miejsc, z paczkomatów, to spójrzcie, jak ta konstrukcja wygląda, jak możemy opisywać różne sytuacje właśnie za pomocą tej strony czynnej ktoś zrobił coś, albo strony biernej coś zostało zrobione przez kogoś. I będę jeszcze więcej mówić o stronie biernej, bo dzisiaj to jeszcze nie wszystko, to nie wszystkie ważne rzeczy, które zdążyłam powiedzieć. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach właśnie na ten temat. Do zobaczenia!